Zofia Zborowska i Andrzej Wrona mają problemy z córką. Tak radzą sobie z dramatem w wodzie, co widzi nasza córka. Zofia Zborowska od kiedy została mamą, chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat macierzyństwa. Okazuje się, że córka aktorki nie przepada za kąpielami. Aktorka znalazła rozwiązanie tego problemu, ale wymaga ono specjalnego przebrania. Zofia Zborowska 2 miesiące temu powitała na świecie córkę, której dała na imię Nadzieja. Aktorka chroni prywatność swojej pociechy, ale chętnie pokazuje na Instagramie prawdziwe oblicze macierzyństwa, które czasami potrafi dać w kość. Zborowska przekonała się o tym na własnej skórze, a sen z powiek spędza jej fakt, że jej córka nie cierpi się kąpać. Pokazała, jak razem z Andrzejem Wro przygotowują się do wieczornej pielęgnacji córki. Wytoczyli ciężkie działa. Córka Zosi Zborowskiej nie cierpi się kąpać. Aktorka znalazła rozwiązanie. Zosia Zborowska nie ukrywa, że pojawienie się w domu noworodka jest prawdziwą rewolucją. Aktorka relacjonowała na Instagramie przebieg ciąży, a teraz pokazuje, jak zmieniło się jej życie, od kiedy na świecie pojawiła się Nadzieja. Gwiazda przyznała, że mimo pięknych chwil z córką, czasami napotyka na problemy. Jednym z nich jest to, że Nadzieja nie może przekonać się do kąpieli, które są dla niej prawdziwym dramatem. Po wypróbowaniu mnóstwa rad, Zofia i Andrzej Wrona postanowili, że przekonają córkę zabawnym podejściem. Aktorka pokazała, co widzi Nadzieja, gdy patrzy na rodziców podczas kąpieli. Zarówno aktorka, jak i sportowiec w tym czasie mają na głowach śmieszne opaski, przypominające królicze uszy. Co widzi nasza córka podczas kąpieli? Jak umilić ten dramat zwany kąpielą? Wronki, a raczej króliczki, napisała aktorka. Obserwatorki Zborowskie nie ukrywały, że z własnego doświadczenia wiedzą, jak czuje się aktorka. Fani w komentarzach dzielili się również swoimi radami, co robić i jak umilić kąpiel maluchowi. Myślałam, że to tylko moje dziecko tak nie lubi kąpieli. Nadziejka, trzymaj się. Bardzo fajni z was rodzice, czytamy. Zofia nie ukrywała, że razem z mężem wypróbowali już wszystkiego, ale nic nie jest w stanie zachęcić Nadziei od relaksu w kąpieli. Wygląda jednak na to, że przebranie aktorki i jej męża sprawdziło się idealnie.